Chciałam zaznaczyć taką ważną rzecz, że joga będzie stałym elementem moich vlogmasów, dlatego że staram się ostatnio ćwiczyć ją codziennie, przez to, że miałam długą przerwę, podczas której mam wrażenie, że utraciłam całą swoją siłę i elastyczność i teraz zaczynam od zera. A jak się zaczyna od początku, to trzeba dbać o systematyczność, bo tylko wtedy można osiągnąć jakieś efekty i ja też teraz staram się to robić. I od razu powiem Wam, jak wygląda to moje nagrywanie jogi, bo to, co Wy widzicie, to nie jest cała moja praktyka. Nie jestem w stanie nagrywać półgodzinnych czy godzinnych plików, dlatego robię tak, że najpierw ćwiczę swoje, a później jeszcze włączam aparat na 10 minut i pokazuję taką sekwencję 10-minutową, czyli mniej więcej pigułkę tego, co robiłam, z pominięciem niektórych asan i też z takim krótszym trwaniem w każdej pozycji. Później robię z tego albo przyspieszone tempo, albo jakieś wycinki i to Wy widzicie. Natomiast, tak jak wspomniałam, to nie jest całość mojej praktyki, ale taka pigułka. Jeżeli kogoś to nie interesuje, to przewijajcie to sobie po prostu, bo nie wiem, czemu miałabym to pomijać w vlogmasie, skoro to jest ważny element mojego dnia i jest to też związane jak najbardziej z tematyką mojego kanału. No, także ja się zabieram za dzisiejszą praktykę. Miałam dzisiaj taką herbatkę. Zapowiada się, że będzie rozgrzewająco z cynamonem, kardamonem i imbirem. Lunka! Lunka, gdzie ty przyjechałaś? Gdzie ty jesteś? Nie będziesz szczęśliwa. Luna, gdzie masz ogon? Skakuj! Gdzie ty byłaś, Luna? Było dobrze? Przeżyłaś? Przeżyłaś? Krew pobierali? Tak? Co jeszcze robili strasznego? Nic strasznego nie robili. Straszne rzeczy to będą dopiero w styczniu, tak? Tak, w styczniu będziesz musiała tam zostać. No, bo będziemy ząbki czyścić. Już. Uprzedzając Wasze pytania, Lunia nic nie jest. Była tylko na bilansie sześciolatka, jak to nazwał mój weterynarz. Robiliśmy morfologię, hormony tarczycy, jakieś szczepienie. Ogólnie ją tam wymacał, wyoglądał ze wszystkich stron. Luna ostatnio mocno przytyła i trochę żałuję, bo po wakacjach miała bardzo fajną sylwetkę, ale niestety już to nadrobiliśmy. Chyba musimy zacząć jej dawać mniej jeść, bo mimo że mam wrażenie, że dajemy jej cały czas tyle samo, to teraz ona ma mniejsze zapotrzebowanie kaloryczne przez to, że ma mniej ruchu, bo jest zdecydowanie mniej aktywna. Ona nie lubi chodzić na długie spacery, kiedy jest zimno. Ja teraz lecę zrealizować moje dzisiejsze zadanie z kalendarza adwentowego, czyli odwiedzić moją przybraną babcię. To w ogóle jest śmieszna sprawa z tym zadaniem, bo nie wiem, czy ja je sobie uroiłam, czy ktoś z Was mi je podsunął, bo kiedy pierwszy raz spojrzałam na tę listę zadań, to rzuciło mi się tam w oczy właśnie takie zadanie, żeby odwiedzić samotną osobę, czy żeby komuś pomóc. Nie pamiętam już, jak to dokładnie brzmiało. A później, kiedy zaczęłam spisywać te zadania na te karteczki, to tego zadania już tam nie było. I nie wiem, czy ja sobie to uroiłam, czy to gdzieś zniknęło, ale to zadanie bardzo mi się podobało, dlatego postanowiłam je wdrożyć w mój kalendarz adwentowy, no i właśnie idę je zrealizować. Dostałam od mojej przybranej babci taką książkę, to znaczy ja ją sobie wybrałam, bo ona zawsze mi każe wybrać sobie coś. Ziołolecznictwo, poradnik dla lekarzy z 1976 roku. I tutaj jest duża część o ziołach, jest mowa o różnych badaniach naukowych, jakie były na nich robione, to jest fajne. Może teraz już część tych badań się zmieniła, ale myślę, że jest to do sprawdzenia. Natomiast część tej książki jest już taka bardziej zaawansowana, też o różnych lekach i innych tego typu rzeczach, które no, mnie się raczej nie przydadzą, ale generalnie taka książka to będzie dla mnie fajna pamiątka. Bardzo mi się podoba jej okładka. Piękna jest.
czas na mój coroczny rytuał, który zazwyczaj uskuteczniam na początku grudnia, czyli pierwsze w tym roku włączenie płyty od mojej przyjaciółki. Jest to płyta z hiszpańskimi kolędami. Ona kiedyś się do mnie skomponowała. Nie tylko hiszpańskie kolędy tutaj są, bo jest tutaj też Last Christmas. Także co? Jedziemy z tym koksem. Gdzie jesteś, Playu? Gdzie jest Play? Tu jest Play. Się trafiła na Mikołajki. Pytanie. Zdrowe słodycze jako dodatek do prezentów. Dzisiaj nie będzie jogi, będzie od razu śniadanko. Tutaj już mam domowe pieczywo od Wojtka mamy. Tu jest sałatka, pod spodem są jeszcze ogórki kiszone. I będę testować nową pastę kanapkową, którą dostałam kiedyś w przesyłce PR-owej. Dostałam 3 sztuki, 3 różne smaki i tamte 2 już zjadłam, a ten został na koniec. Jestem bardzo ciekawa, jak ten szpinak będzie smakował, bo jeszcze nie jadłam pasty kanapkowej ze szpinakiem. I do tego herbatka z kalendarza. Jak możecie zobaczyć w tym vlogu, mam znacznie więcej czasu niż miałam w poprzednim, to znaczy w tych poprzednich 2 dniach, kiedy nagrywałam vloga. Wynika to z tego, że tak sobie zagospodarowałam te dni, aby mieć je luźniejsze, dlatego że ja wiem, znam siebie i wiem, że jeżeli mam taki bardzo intensywny czas, kiedy pracuję od rana do wieczora i jestem już po prostu zmęczona psychicznie, to albo przyjdzie taki dzień, kiedy nie będę w stanie wstać z łóżka, albo druga opcja to, że przyjdzie taki dzień, kiedy jakaś totalna duperela, która pójdzie nie po mojej myśli, urośnie do rangi końca świata i będę ryczeć z powodu jakiejś totalnej głupoty, co będzie zupełnie nieracjonalne, bo to naprawdę będzie głupota. Więc staram się nie doprowadzać do takiego kiepskiego stanu psychicznego i dlatego po tych 2 ciężkich dniach zrobiłam sobie dzień, właściwie 2 dni takie luźniejsze, kiedy mam czas też na zajęcie się domem i na jakieś prywatne sprawy. I teraz właśnie przyjechałam do Tesco, żeby kupić coś, to znaczy do Tesco, do Empiku, ale do Tesco też wstąpię, żeby kupić coś dla moich siostrzenic, bo jedziemy jutro do mojej siostry ciotecznej i chciałabym im kupić jakieś tam kolorowanki. Takie fajne, ostatnio bardzo się sprawdziły, takie do malowania wodą. Tam są takie drobinki, farbki już na kartkach i tylko się to mokrym pędzelkiem maluje i to się dziewczynkom bardzo podobało. Jedna ma 4 lata, a druga ma 2. Także tutaj, jeżeli szukacie prezentu takiego, jak jedziecie do jakiegoś dziecka, zamiast dawać słodycze, to polecam takie kolorowanki. No nic, lecę. Mam nadzieję, że będą tutaj w tym Empiku. Nie mogę oprzeć się wrażeniu, że ten parking koło Tesco na Kabatach zamienił się w park and ride. Jest tak ciężko tutaj znaleźć miejsce do zaparkowania. Wydaje mi się, że niektórzy zostawiają to samochody na cały dzień. A tak poza tym to chciałam Wam pokazać, że są już choinki. Ale w takim miejscu nie kupujemy choinki. Przynajmniej nie takiej, która ma później iść do ziemi. Czas na polowanie. Jakoś ostatnio nie mam szczęścia w second handach, no może dzisiaj się coś uda znaleźć, bo chyba dzień dostawy. Ten second hand to była strata czasu. Tak samo jak stratą czasu jest oglądanie ofert H&M-u i tym podobnych sklepów. Akryl, akryl, akryl. Każdy sweterek, który zwrócił moją uwagę, że jest ładny i niezniszczony, miał 100% akrylu. No po prostu załamka. Melduję, że kolejne wegetariańskie miejsce na mapie Warszawy i Ursynowa przede wszystkim przetestowane.
Burger w warzywiarni był naprawdę pyszny, bardzo smaczny, świeży. Mam nadzieję, że ta tendencja się utrzyma i że nadal będzie tam tak fajnie, bo na pewno będę tam jeszcze przychodzić. Teraz chciałam powiedzieć kilka słów o tych zdrowych dodatkach do prezentów. Powiem, co ja robiłam i co się u mnie sprawdziło. Po pierwsze, te ciasteczka cynamonowe, które pokazuję Wam co roku przewijają się w moich vlogmasach. One są bardzo proste, trochę przypominają pierniczki, ale nie są typowymi pierniczkami. Bardzo łatwo się je robi i są super smaczne. I mogą też być fajnym dodatkiem do prezentów. Po drugie, pralinki, na przykład z masłem orzechowym w środku, też są ekstra, tylko trzeba mieć taką specjalną foremkę silikonową, żeby je zrobić. I jest z nimi też troszeczkę więcej zabawy, bo to trzeba tam wlewać tą gorącą czekoladę, potem chować to do lodówki, potem wkładać to masło. No jest z tym trochę zabawy, ale wiadomo, chcemy włożyć trochę pracy i serca w te prezenty. Kolejną rzeczą, którą ja robiłam, była chałwa domowa i ona też była fajnym dodatkiem. Jak jeszcze coś mi przyjdzie do głowy i będzie na to coś przepis u mnie na blogu, to wszystko to Wam podlinkuję i w ogóle te wszystkie rzeczy, o których teraz mówię, podlinkuję Wam w opisie pod filmem. Teraz biorę się za montaż tego vloga, a później za jogę, bo tak sobie zaplanowałam, że dzisiaj wieczorem zafunduję sobie taką pełnogodzinną, długą sesję jogi z fajną, relaksującą muzyką, z długą relaksacją, bo ostatnio jakoś za bardzo nie miałam czasu na te relaksacje. Także to będzie później, dlatego rano nie ćwiczyłam jogi, ale rano sobie trochę potańczyłam. Natomiast nie nagrywałam tego do vloga, dlatego że chciałam najpierw z Wami poruszyć tutaj ten temat, bo ja już kiedyś poruszałam ten temat na blogu i na Instagramie, że cały czas ten taniec jest uważany za taki żenujący. Kiedy się patrzy, kiedy ktoś tańczy i nie robi tego profesjonalnie, to wiele osób komentuje, że ma wtedy ciary żenady. Ja cały czas się zastanawiam, z czego to wynika. Dlaczego można pokazywać, jak się jeździ na łyżwach, jak się ćwiczy jogę, jak się ćwiczy na siłowni, jak się biega, a taniec, który też jest aktywnością, jakby nie było, generuje te ciary żenady. To mnie cały czas zastanawia. Ja z tym przez jakiś czas walczyłam, nagrywając taniec w ramach Tanecznej Soboty na Instagramie i przynosiło to fajne efekty, bo widziałam, że jest mnóstwo ludzi, u których taniec wywołuje pozytywne emocje i którzy, widząc, jak ktoś inny tańczy, sobie tak pląsa, to też nabierają ochoty na ten taniec i moim zdaniem to jest ekstra. Ja cały czas nie potrafię zrozumieć, dlaczego ten taniec jest taki mało akceptowany społecznie, więc może Wy mi odpowiecie na to pytanie. Bo jestem ciekawa. Dobra, także nagadałam się, teraz idę montować, a potem joga, tak jak powiedziałam. The first Noel the angel did say was to certain poor shepherds in fields as they Jestem po tej praktyce przepełniona miłością do swojego ciała i nie mylcie tego z narcyzmem, bo zupełnie nie o to chodzi. To jest wdzięczność za to, że mogę. Mogę ćwiczyć jogę, mogę się ruszać, mogę robić różne rzeczy z moim ciałem. Nawet jeśli nie jest ono doskonałe, to można je doskonalić, ale wcale nie trzeba. I szczególnie po takim okresie, kiedy nie można było ćwiczyć, docenia się to, że już można i że to ciało jest znowu do tego zdolne. I doceniajmy to, zanim to stracimy, bo różnie może w życiu być. Czasami, nie wiem, złamana ręka, złamana noga, Boże, straszne, wyłączają nas z aktywności na długi czas. Mam nadzieję, że nie mówię tego w złą godzinę, bo zamierzam niedługo pojeździć na nartach i mam nadzieję, że nic nie złamie. To jest to, czego ja się strasznie boję. Boję się złamań, bo boję się, że mnie to unieruchomi na jakiś czas. Ale doceniajmy to, co mamy na co dzień, jeżeli mamy sprawne ciało i korzystajmy z tego. Niech to będzie naszą motywacją do ruchu. Ja jestem niesamowicie zrelaksowana po tej praktyce, ale zaraz siadam jeszcze do komputera, żeby zmontować tego vloga i będziecie go mieli tak na gorąco. Jeżeli ktoś ogląda od razu, pozdrawiam te osoby, to będziecie mieli takiego vloga jeszcze ciepłego, bo dochodzi 8, a myślę, że koło 9 go opublikuję, bo już większość rzeczy mam zmontowane. Muszę tylko tam podokańczać to. Także do zobaczenia w następnym vlogasku. Pa, pa.